Panie Tomaszu, zacznijmy może od Pana początku związanego z Biebrzą. Prawie 50 lat temu przyjechał Pan wraz z swoim... Nie da się ukryć. I co Pan wtedy zobaczył? Pierwszy widok, pierwszy ptak, pierwsze napotkane dzikie zwierzę. Jak wtedy wyglądała Biebrza? Pierwszy widok... Co Pana w niej urzekło? Był przerażający. Najpierw wysiedliśmy w Strękowej Górze na skrzyżowaniu z autobusu i ten jeden odcinek, który się szło do Strękowej Góry ze skrzyżowania do wsi, też to był uroczy, no bo wzdłuż szosy ciągnęły się wierzby ogłowione, które wszyscy zapomnieli dzisiaj. Ale żeśmy weszli na most, nie na Biebrzy pierwszej chwili, tylko na Narwi w Strękowej Górze, jak zobaczyłem to kopary, bo właśnie zaczynano meliorować Narę i obwałowywać ją. Zobaczyłem to mokradła, o których Puchalski w swoim albumie pisał, że są takie atrakcyjne, że tam te stolicie od wiatru, wszędzie popruterowami, biedne bociki gdzieś tam łażą. Przerażony byłem przez nie. No już koniec. Już nie spotkamy tego. Ale po kawałek dalej żeśmy spotkali takiego chłopa, który z pieskiem krówki gonił po szosie i mówi, a tak, no tutaj, a to tam zaraz taki ruch będzie przy tym, to tam kończą i tam zaraz jak pójdziecie, to tam bagno, panie, a tam pełno łosiów dzików. Jak żeśmy to usłyszeli, to przyspieszyli, bo szliśmy piechotą przez całą szerokość starskiej drogi, niosąc namiot, jeden z tej strony, przychodził z tej, plecaki, jakiś tam statyw, żeśmy ciągnęli i tak na piechoty żeśmy szli, zupełnie w nieznane, bo żeśmy tego miejsca nie znali. Mnie nie fascynowała Biebrza, ja nie dla Biebrzy tu przyjechałem, na bagien. Mnie interesowały dzikie, zaniedbane, zapomniane ziemie, których egzotyka będzie właśnie, egzotyka tutaj na miejscu. Będzie pociągająca, będzie dostępna w miarę, bo będzie dosyć blisko i będzie można ją fotografować, jak się mówi dzisiejszym paskudnym językiem, chodzić. No więc nic, i żeśmy przeszliśmy przez te orsy blaskowców. Ja myślałem, że to są jakieś takie lasy z sosnami, świerkami, a to taki ors, jeszcze wtedy orszy nie lubiłem, potem je pokochałem niesamowicie. No i wreszcie trafiliśmy na domek dróżnika, samotny, zamknięty, nieużywany i tam żeśmy się postanowili rozbić po prostu. I przez dzień czy dwa do nas tam nikt nie przychodził, aż pewnego razu jakiś chłop zajrzał, mówi, a co to mówię tutaj, a tego? Ale zanim to się stało, to chyba pierwszego wieczoru czy drugiego zobaczyliśmy, że coś tam chlapie, patrzymy łoś. Pierwszego albo drugiego, by zobaczyliśmy łosia, a by go potem był czas nie widzieć, bo wtedy łosi było bardzo mało. To nie to, co dzisiaj, że one sobie chodzą po drogach. No ale przede wszystkim nagle zacząłem widzieć i słyszeć. Tam, na podwórku tej koszarki kopciowe, ptaki, o których słyszałem, o których marzyłem. Coś na głowę. Chłop mówi, zobaczy, tam wieczorem słonki będą lecieć. Ja początkowo omyliłem słonki z bekasami, ale zobaczyliśmy i słonki. No i moim marzeniem był żuraw wtedy. Jako taki symbol dzikości, bo tak nas tym naładował Włodzimierz Puchalski w swoich książkach, że to taki rzadki, także taki puchliwy, że tak ucieka przed człowiekiem, no to kurczę, rada jego zdybać, to będzie... No i pamiętam, jak żeśmy zobaczyli pierwsze dwa żurawie gdzieś tam lądujące za szosą i usłyszałem ten głos po raz pierwszy, ten metaliczny, taki nieprawdopodobny, trąbiący, niezwykły. Ale naszym celem, takim wymarzonym, który chcieliśmy sfotografować, czy którego chcieliśmy sfotografować, był Kulik Wielki. No i rzeczywiście, żeśmy poszli trochę szosą w stronę Osobca, jak się przed nami ta przestrzeń ogromna otworzyła. Ja przyznam się, że byłem kompletnie zafascynowany, jak zobaczyłem tą pustą przestrzeń, bezludną, bez żadnych elementów cywilizacji, a z drugiej strony taką swojską, wózki, to myślę sobie, och, to jest moje miejsce na świecie, tu zostanę. Jeszcze wtedy nie powiedziałem, że tu zostanę, ale tak się miało stać i tak się ostatecznie stało.